Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Darksiders. Będziemy teraz napierdzielać! Pompa musi być! Mamy działo! A ja będę se palić. Nie tu. Życie. O! Rage! Jestem ciekaw, jak tutaj na polskie jest przetłumaczenie irlandzkie teksty. Przetłumaczą nam irlandzkie teksty Ulfeina. Bo domyślam się, że no to już na pewno zjebali, bo Ulfeyn, no taki Ulfeyn. No to patrzcie, tutaj jest masakra teraz. Jeszcze możemy zrobić tak. Uderzyć. Patrzcie, 5 takich nawalamy w jednego przeciwnika i wtedy... No ogólnie to jest największa masakra, jaka może być. Bardzo mi się podoba ten poziom. Dusz w cholerę tutaj pozdobywamy. Cześć! Ha! Żyjesz! Super! Już nie! Jeden strzał! Tutaj tak się obłowimy na hajsie, chyba 12 tysięcy tu możemy zdobyć nawet. Tu są takie bomby, które możemy też rozwalić, one niestety nie dają nam dusz, co jest biedą. O! Jakże silne eksplozje poczułem na mym ciele. No fajnie, własną rakietą się jebłem. To uderzanie takie jest też bardzo potężne. O, chciałeś się ukryć. A, ciebie nie można robić. Cześć. Ale to jest miła. O! A cię wziąłem. To był taki master shit w ogóle. Co ty chciałeś, dzieciaku? No ha! To było fajne. Nie ukrywam. Oni tu sobie będą tak przychodzić, można sobie hajsu jeszcze nawalić na nich. Uwielbiam tą broń. To jest taki kurde fajny moment, że możemy wbić w nich to, zdetonować ich. A ty wypierdal. Whoops. Au. A ty też wypierdzielaj. No, no kurwa. Wow, baby. To było fajne. Mnie się to podobało bardzo. Łapka w górę za to. Łapka, srapka. No i co to mam niby być? To mam mnie przestraszyć? Ha!
Wow! Okej, to już była dosyć groźna sytuacja. To także. No, teraz się postarałeś, co? Dzięki za otworzenie mi drogi. Tak, tak, tak. No. A! Pozdro 600. Pozdrawiam. No, kurde. Tam jeszcze jakiś cieć w nas strzela. A? No chodź. Nie wstydź się. O, ale ich tam wszystkich rozwaliłem. No i tyle po was. No co, no co wy chcecie tu zrobić, powiedzcie mi? Ja tu nie mam co komentować, to sobie zapalę jeszcze. Okej, tam na samej górze jest jeden, to sobie szybciej pobiegnę. Ej, troje! Cześć, jak demoman w Team Fortressie. Na speedhackach. Głupi jestem. No i tyle było ciebie. Tyle cię ziomek było. Chyba raczej nie masz nic już do dodania. Zeskoczyć sobie. Ej, chciałem rozwalić te skrzynki. Czy to jest arena? Tak, to jest arena i tutaj będziemy walczyć z bossem. Takim mini bossem w sumie, ale zawsze coś. A ty... No, to... Chcę to rozwalić, a nie mogę. Oszustwo! jak tam nasz status? Którym to się pokazało? Shift? Caps Lock? Nie. Dobra! Chodzi mi po prostu o to, czy chcę zobaczyć, czy mamy zmianę w demona i ile mamy... Furię mamy na pewno na full. Ale nie wiem jak z demonem, bo on się przyda tutaj. Ale będzie w pierdol! O, ci jeźdźcy. Deadass. No chodź. A, no tak. Tutaj trzeba poczekać na moment, w którym on tak jest i... Ach, no dosyć ciężcy są. Nie lubię ich bardzo. Dobrze? Au, niedobrze. Dobra. YOLO! No i po was. Tak był i go nie ma. A to problem. Niech to ci heca. O, nie mam demona całego, to jest problem. Na pewno też. To jest życie jakby co? Tu są takie filary, na które jak będziemy to nas uderzy. Wow!
Oj, cię mam! Oli was mam! I teraz! Ogólnie nie jest złym pomysłem, żeby cały czas tutaj daszować w ten sposób. O właśnie, w ten sposób. Bo on jest tutaj ociemniały taki troszeczkę. Dlatego on nie mógł się wyswobodzić czy coś. No, z tobą koleś to już raczej nie będzie dużych problemów na tym poziomie gry. Ale o, jest was dwóch. To znaczy, że będą duśki! Duśki, nie skupiajcie się na nich. Tylko na tych dużych. No nie. O, biją się między sobą. Ciekawy element. O! Mało mam trochę życia. To ja raczej się tu podleczę. Dziękuję. Dziwnie kamera zaszalała, ale co tam? Może jest szalona? Jesteś szalona! Polskie piosenki, głupie jak chuj, ale wszyscy tańczą przy nich. No i co teraz? Dobra. Jesteś w powietrzu, jesteś nieśmiertelny. To jest idea tej gry. Yeah! Dobry jestem! Nie zapomniałem jeszcze, jak się w to gra. Jeszcze ty. Yeah! Nie poszło tak źle, jak myślałem. Czy są tu jakieś w ogóle skrzynki z gniewem? Nie, są tylko z życiem. Teraz Ryszard! 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 I teraz Ryszard wychodzi! I ujeżdża konia! You disappoint me, horseman. You look quite small from up here. You can look me in the eye when I kill you. Gdzie tam było? Ha ha ha! Fair, horseman. With only two legs to carry you. Odstawiona. To jest ten boss. Dobrze. Dobrze, trzeba go... Pff, nie mogłem odskoczyć. O, jest, dobra. Headshot. Ziomek, nie będę się z tobą pierdolić. Sztuczki? Ja bym raczej tak nie mówił do kolesia, który jest 5 razy większy od ciebie. Jeszcze się na tym przejedziesz i nie będziesz mógł chodzić przez tydzień. I to nie przez to, że cię zbije. Ojej. Coś mówiłeś o nogach? Pokonał naszego mistrza! Na pewno będziemy w stanie go teraz my pokonać. Zaraz biję tego konia. Znaczy, konia nie należy bić, trzeba go ugłaskać tutaj. Więc pozwolę mu się uderzyć.
What do you think you're doing? Głaszcze konia. That thing's lost its mind. Kill it. Konik zaszedł od tyłu. Pożogno! 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 You fool! I order you to break that knife. And if I refuse, you'll kill me. I'll take my chances. Pożogno! Pożogno! Really! Pożogno! Może najlepiej szczękościsk! Ruin! Ruina! Are you not entertained? Kurwa! Polskie tłumaczenie. Dobra, teraz jesteśmy na ruinie. Nie pożognie, ruinie. Kurwa. Kurwa! Pożogna! Ruina! Co jest takiego trudnego w tych dwóch słowach? Szklana pułapka! Nie daj się zabić! Die hard! Jasne. Dobra, tak czy siak jesteśmy na ruinie i teraz to jest koń, na którym możemy nakurwiać i możemy robić... Hi-ha! To jest najpotężniejsza... postać. Znaczy teraz jesteśmy najpotężniejsi w tej grze. Zobaczcie, jak ich mieciemy dosłownie. Bo w końcu jesteśmy prawowitym jeźdźcem, no nie? Tak więc musimy mieć swojego konia. A nawet dwa najlepiej. Nie wiem, jak to jest w przypadku tych mistycznych postaci. Dobrze, że masz ciszę, to trochę się uspokajam. Kurwa, pożogna. Słyszałem, że tłumaczenie do polskie do Darksiders jest jebane, ale kurwa, nie sądziłem, że aż tak. Pożogna. Mamy 7000 hajsu. No. Ej, 7500 chyba kosztowało ulepszenie na trzeci poziom. O matko, jak się nazywało ten... no ten najpotężniejszy czar, no kurde, bo ja wolę po angielskie nazwy, naprawdę. Fajnie nasz koń ma teraz ogień. O! Jak się schodziło z niego? V? Nie, C, dobra. I teraz musimy biec i wskoczyć sobie. I on ma taki fajny dash. Zaraz. Tam? Coś jest? Trzeba tutaj sprawdzać właśnie te zakamarki. No, nie możesz tu nawet wejść, dobra. Jak mamy, jak zauważyliście, teraz mamy przy tej ikonce konia w prawym górnym rogu takie kreseczki. Te kreseczki to jest ten dash, który przyspiesza nas. Czy my tu będziemy się bić? Tak, teraz jak mamy właśnie ruina... Nie wiem, czy to jest ona, czy ona wygląda mi na chłopa. Chociaż nie będę patrzeć kamerką w dół. No tak, można przyspieszyć i zaszarżować. To ogólnie tak. Ekwipujemy sobie pistolet. I strzelamy mu w pysk. Czy to jeszcze ten? Tak, musimy go uderzać w pyszczek. Ale w pyszczek, tak bezpośrednio. No ej! Co ty robisz? Kurwa. No ma...
grałem w tą grę i nie pamiętam. O, dobra, jestem. My musimy właśnie... Hej! Uciekać przed nim, tuż przed jego mordą i mu strzelać w pysk, nie uderzać go. Uderzać będziemy dopiero końcowego bossa. No, really? Nie pamiętam, żeby on był w stanie nas dosięgnąć. Dobra. To jest jedyny moment, kiedy właśnie wymagane jest używanie pistoletu. O, świetnie. Dajesz, dajesz, nie pierdolisz. Co się wstydzisz? Chodź tu. Yeah! Czas na wpierdul! Woohoo! Epickość! A powinien się teraz tak otworzyć i flaki mu powinny wyjść. Yeah! To jest chyba... Nie, to jest on. Dostrzegłem różnicę. Ma się już doświadczenie po futerkach. Kurde, co jego. To była tylko praktyka dla Stygian. Największy i meanest of them all. Meanest to najpodlejszy w polskim tłumaczeniu. Będziemy się tu napieprzać. Ale masz cela, ziomuś? Pozdro 600. Oooo! Chciałeś podskoczyć, jak mi przykro, że nie mogłeś. A tak naprawdę nie jest mi przykro, bo o to mi chodziło. Yeah! Dobra. Weź spierdalaj! Dobra, wiecie co? Ja w tym momencie zakończę ten odcinek. Tak więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, pa!